Doktor Teofil Lachowicz, przyjechałem z Nowego Jorku, gdzie pracuję jako archiwista w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jestem tam również redaktorem miesięcznika Weteran, najstarszego polskiego pisma tego typu, ukazującego się nieprzerwanie od 1921 roku. To jest ewenement. A okazja jest wyjątkowa, ponieważ jesteśmy teraz w okresie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości i ponieważ swego czasu odkryliśmy tutaj razem we współpracy z Janem Lubienieckim właśnie w Kamiennej Górze, że na miejscowym cmentarzu został pochowany kapitan Józef Sierociński, bardzo zasłużony działacz Związku Sokolstwa Polskiego w czasie I wojny światowej, a także później jeden z głównych organizatorów tzw. akcji rekrutacyjnej do Armii Polskiej we Francji. I dzisiaj przyjechałem specjalnie po to, żeby po prostu wręczyć oznaczenia dla osób, które tutaj w Kamiennej Górze bardzo przyczyniły się do kultywowania pamięci o kapitanie Józefie Sierocińskim. Po prostu znalazłem te informacje w naszym archiwum w Nowym Jorku. Znalazłem po prostu list kapitana Józefa Sierocińskiego, który napisał chyba bodajże w roku 1946 do swoich kolegów właśnie w Ameryce, w Nowym Jorku, no z prośbą o pomoc. On tutaj żył w bardzo trudnych, ciężkich warunkach. No i potem znalazłem dalszą część korespondencji i na końcu niestety dwie fotografie bardzo smutne, pokazujące grób kapitana Sierocińskiego tutaj w Kamiennej Górze. I mnie to od razu zaintrygowało, czy ten grób się zachował, bo to były zdjęcia z lat 50. No i wtedy tak sobie pomyślałem, no nie napiszę do urzędu miejskiego, bo wiadomo, jak urzędnicy podchodzą do takich spraw, żeby im się głowę zawracać czymś innym. I po prostu wszedłem na stronę internetową, zacząłem szukać, poszukam nauczyciela historii tutaj w Kamiennej Górze. Znalazłem wtedy właśnie, to był zespół szkół chyba gimnazjalnych, coś, tak, czy ogólnokształcących. I w wykazie nauczycieli, patrzę, nauczyciel historii, magister Jan Lubieniecki. To mówię, ja takiego kolegę miałem, bo studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jak się potem okazało, że rzeczywiście to był mój kolega i w ten sposób no, nawiązaliśmy kontakt i pan Jan Lubieniecki ze swoimi uczniami z koła zainteresowań, kółko historyczne, po prostu szukał, bodajże chyba nawet w zimie było, chyba luty, akurat zima była bezśnieżna i on po prostu potem przysłał mi informację, zdjęcie, że znaleźli ten grób. I to dla mnie było niesamowite, bo prawdę mówiąc, po tylu latach myślałem, że tego grobu pewnie już nie ma, a grób się zachował. I co się okazało, ten grób nie był opłacany, to miejsce, właściwie powinien zostać zlikwidowany, ale na tym grobie widniała tablica z informacją, że jest to kawaler orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, a także, że był adiutantem generała Hellera. I może przez sam wzgląd na to, no kawaler orderu Virtuti Militari, to jednak bardzo dużo znaczyło, że nikt nie odważył się po prostu tego grobu zniszczyć. I na wiadomość o tym, to od razu nasze władze, a konkretnie Okręg II Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który znajduje się w Nowym Jorku, podjął decyzję, aby ufundować nowy nagrobek, bo ten dotychczasowy to był jeszcze taki nagrobek po niemiecku, ściągnięty z jakiegoś innego grobu. Tablica była już nowsza. No i wtedy rzeczywiście ufundowaliśmy na nowy nagrobek. Pan Jan Lubieniecki znalazł dobry zakład kamieniarski. Kamieniarz postarał, szukał długo
jakieś po prostu kamienia, który miałby jakiś taki trochę błękitny odcień. Dlaczego? No bo kapitan Józef Sierociński służył w Błękitnej Armii i z tego względu. I rzeczywiście taki granit o takim odcieniu znaleziono w Czechach i kapitan Józef Sierociński ma właśnie nagrobek odcienie nawiązujący do Błękitnej Armii, którą dowodził od 1918 roku generał Józef Haller. Musiałem też zainteresować kolegów, weteranów, a przede wszystkim to wtedy była jeszcze duża grupa weteranów II wojny światowej i oni po prostu nie mieli też tej konkretnej wiedzy o tym, co się działo w czasie I wojny światowej. No trudno się dziwić, im bliższe były wydarzenia z okresu II wojny światowej, ale ich wprowadziłem w temat i oni powiedzieli, jak najbardziej po prostu idziemy, pomagamy i to jest wielka sprawa, że żołnierz rozumie żołnierza nawet z poprzednich po prostu epok. Dzisiaj po wykładzie chciałbym po prostu wręczyć odznaczenia naszej organizacji przyznane osobom z Kamiennej Góry, które zasłużyły się w pielęgnowaniu pamięci o kapitanie Józefie Sierocińskim, były komendant Szkoły Podchorążych Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs w 1917 roku. To jest list, jak on pisał między innymi do tego naczelnego komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Widzimy napis, popatrzcie, Kamienio Góra. Tak? 45 rok pisał list do kolegów w Ameryce. Kamienio Góra. Tak, potem, no i później właśnie w archiwum w Ameryce znalazłem te dwa zdjęcia. Pokazujący właśnie, żona to prawdopodobnie wysłała do kolegów Ameryki informacją, prawda, że zmarł, tak grób wygląda. Nagrobek po niemiecki, to widać, jest ściągnięty z jakiegoś grobu niemieckiego. Tablica i tak sami po prostu zrobili. I mnie zaciekawiło wtedy, czy ten grób się zachował. I myślę, no dobra, jak do tego dojść? Nie napiszę do urzędu miejskiego, bo urzędnicy nie lubią się zajmować, ktoś im głowę zawraca jakimiś takimi sprawami, po cmentarzach chodzić, szukać, nie. Padłem na pomysł, żeby poszukać nauczyciela historii. Przez internet znalazłem właśnie ten zespół szkół chyba ogólnokształcących wtedy był, tak? I na stronie internetowej znalazłem nauczyciel historii, magister Jan Lubieniecki. Ja tak czytam, czy ja miałem kolegę na studiach, bo studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Miałem kolegę na kole historii, on był rok młodszy ode mnie, ale go dobrze znałem. Potem nawet napisałem do szkoły i tak dalej. Okazało się, że magister Jan Lubieniecki, po prostu Janek, bo my się znaliśmy wiele lat, po prostu jest tym nauczycielem historii. I on zebrał grupę po prostu uczniów ze swojego koła historii. Chodzili w lutym, na szczęście nie była bezśnieżna zima, chodzili i znaleźli grób kapitana Sierocińskiego i tak ten grób wyglądał, jak Janek ze swoimi uczniami znalazł grób, właśnie grób nie był opłacany. Prawdę mówiąc powinien zostać zlikwidowany, ale może ze względu na to, że widać i tam jest napis między innymi, że kawaler Wituty Militari Krzyża Waleśnik, adiutant generała Hallera, ale myślę, ze względu na to, że był przede wszystkim kawaler Wituty Militari, to Polakom bardzo dużo mówi. I z tego może względu po prostu z szacunku nie zlikwidowano, zostawiono to. No jak myśmy się to zdjęcie zobaczyliśmy w Nowym Jorku, no jest niemożliwe, że taka zasłużona postać dla czynu zbrojnego w Ameryce. Musimy nowe nagroby, tak. Błyskawicznie uchwaliliśmy. Poprosiłem Janka Lubinieckiego, żeby znalazł zakład kamieniarski, ale taki, który najnowocześniejszy, że na przykład komputerowo się steruje, jak coś się napisy jakieś ryje, to już komputer robi i tak dalej. Taki zakład znalazł. Poszukali też, żeby kamień był odcień błękitny, no bo to wiadomo, oficer z Błękitnej Armii. W Czechach znaleźli taki granit. Tak? I ta firma, ona się chyba Kochut nazywa, bardzo ładny, naprawdę nagrobek zrobili.
Myśmy to sfinansowali i proszę bardzo, to jest uroczystość, chyba Święto Niepodległości 2008 rok to był, prawda? Było odsłonięcie tego nagrobka. I tu widzimy właśnie Jan Lubieniecki i pani, która chyba pamiętała kapitana Sierocińskiego. No i pan Jan Lubieniecki zorganizował tutaj między innymi uroczystość w muzeum, wystawę, program artystyczny. O, widzimy też i tutaj pana burmistrza po prawej stronie. O, to jest fragment wystawy. No i potem co się okazało? Janek nie poprzestał na tym, zebrał grupę takich po prostu pasjonatów historii i na budynku, gdzie kapitan Sierociński mieszkał, tablicę pamiątkową. Zorganizowali fundusze sami od siebie. Ja byłem tak mile zaskoczony, że sami po prostu tablicę pamiątkową tutaj umieścili. Piękna sprawa. Widzimy, to była taka uroczystość w rocznicę chyba śmierci kapitana, bo to styczeń był. Tak. A później też podesłano mi do Nowego Jorku właśnie zdjęcie, ostatnie zdjęcie kapitana Sierocińskiego, jak pracował w fabryce LEN, tutaj w Kamiennej Górze i on stoi, widzicie, widać postawa wojskowa, oficerska, prawda? On tutaj pracował chyba w dziale zaopatrzenia chyba i zbytu, prawda? Tak. No i tutaj z kolei najmłodsze pokolenie, pan Bogdan Adamus jest tutaj z nami, prowadzi dużą akcję wśród szkół, nawet w tych najmłodszych, nawet w przedszkoli i swoje wnuki tu przyprowadzał od maleńkości i właśnie takie zdjęcie otrzymaliśmy w Nowym Jorku, bardzo się z tego zdjęcia ucieszyliśmy. Wnuczka podrosła i potem za każdym razem mówi do dziadka, Jadek, pójdziemy do pana kapitana i kiedyś poszli, zobaczyli, no, że zabrudzony jest ten nagrobek. Sama, umyjemy to. Poszła do domu, wzięła środki pierące i sama po prostu, słuchajcie, wyszorowała ten, to jest piękna sprawa, od maleńkości trzeba po prostu uczyć. Także piękna robota dla pana Adamusa. I proszę bardzo, grób już ona umyła i dziadek zrobił jej zdjęcie właśnie nad grobem kapitana Sierocińskiego. Tu z kolei chłopak z przedszkola ojca zainteresował, że no bo nauczycielka przyprowadziła, powiedziałam, słuchajcie, taki człowiek tutaj leży, on nie wiedział ojciec, mały chłopak ojca historii, to słuchajcie, kapitalna sprawa. Tak, tak już było. No i teraz, proszę Państwa, nasza organizacja z okazji stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej właśnie fundowała taki medal pamiątkowy. Autorem tego medalu jest najlepszy polski rzeźbiarz tworzący w Stanach Zjednoczonych, Misz Andrzej Pityński, autor słynnego pomnika katyńskiego w Jersey City, bo była awantura, kiedy może słyszeliście. Widzimy tego orzełka z Niagara on the Lake. Poznajecie? Tak. A po drugiej stronie to jest właśnie symbol naszej organizacji. To jest krzyż ochotników z Ameryki. Tak? I dzisiaj właśnie chciałbym na tym spotkaniu, słuchajcie, zakończyć tym, że osobom, które bardzo się przyczyniły do tego, że pamięć o kapitanie Sierocińskim w Kamiennej Górze trwa, bardzo dobrą robotę dla nas robią, chciałbym tym osobom wręczyć właśnie odznaczenia. Przede wszystkim to jest tak, Jan Lubieniecki. Jan Lubieniecki właśnie on znalazł ten grób i potem tutaj naprawdę dużo, dużo zrobił. Otrzymuje właśnie medal pamiątkowy stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Pan Bogdan Adamus.
A chciałbym krótko powiedzieć dlaczego. Nasza organizacja realizuje szereg projektów w Polsce i niestety mamy różne doświadczenia z władzami polskimi, władzami administracji w terenie. A tu, jeżeli chodzi o Kamienną Górę, to muszę powiedzieć, że pan burmistrz był bardzo przychylny od samego początku. Janek mnie informował, jak znaleziono grób, żeby po prostu to miejsce było już nienaruszalne, żeby ten grób nie mógł zostać usunięty. Dzięki panu burmistrzowi to też. I potem na wszystkich tych uroczystościach po prostu pan burmistrz nie rzucał kłód pod nogi, żeby upamiętnić postać kapitana Sierocińskiego tutaj w mieście. Także panie burmistrzu, od naszej organizacji otrzymuje pan medal Ignacego Jana Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski to taki niekoronowany król Polonii amerykańskiej, prawda? Także bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem dzisiaj. Gratulujemy serdecznie wszystkim odznaczonym. Panie doktorze, my ze swojej strony bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały wykład, który przybliżył postać kapitana Józefa Sierocińskiego oraz tamte czasy. W podziękowaniu możemy ofiarować serdeczny uśmiech i kwiaty. A jeszcze bardzo poproszę pana Bogdana Adamusa, który chciałby odczytać pewien list. A ja w tym czasie pozwolę sobie zdjęcia zrobić, bo tak po prostu wskazuję, że ilu lat wtedy się było. Proszę państwa, na mój adres domowy do Kamiennej Góry przyszedł list z Warszawy. Ja go może odczytam, bo on dotyczy akurat pana doktora Teofila Lachowicza. Więc tu pisze tak. Warszawa, 5 września 2019 roku. Pan doktor Teofil Lachowicz, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Składam wyrazy podziękowania dla pana i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku za inicjatywę i ufundowanie nowego pomnika na cmentarzu w Kamiennej Górze kapitanowi Józefowi Sierocińskiemu, przypominając w ten sposób zapomnianą postać wielkiego patrioty, człowieka, który wniósł ogromny wkład w organizację i wyszkolenie ochotników polskich w Stanach Zjednoczonych, a stanowiących trzon formowany we Francji Błękitnej Armii pod dowództwem generała Józefa Hallera i podpisane Andrzej Gałczyński, siostrzeniec, jedyny żyjący członek Józefa Sierocińskiego. Ja teraz wręczę panu doktorowi ten list. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Dwa zdania, panie doktorze, na pana ręce chcieliśmy złożyć, koledzy mnie upoważnili, podziękowania za tak wysokie wyróżnienia. To dla nas rzeczywiście wielki, wielki honor. Cieszymy się, że udało nam się wspólnie razem, może tam mój wkład był najmniejszy, zwłaszcza kolegów, ale... To jest, jakby była szkoda po drugim konie, to by się dało za... Ale cieszymy się, że udało się jakby przywrócić pamięć po kapitanie Sierocińskim i dzisiaj rzeczywiście ten grób jest otaczany dużą czcią i myślę, że tak będzie nadal. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie. Panu dyrektorowi dziękujemy jako gospodarzowi za zorganizowanie tego spotkania, a młodzieży wszystkiej za uczestnictwo. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu. Panie burmistrzu, spodziewał się pan takiego dużego wyróżnienia? Nie, oczywiście, że nie. Kiedy tydzień temu, dwa tygodnie, dowiedziałem się, że jest taka wola, żeby
odznaczyć te osoby, które w jakiś sposób pomagały przy odnowieniu grobu kapitana Sierczyńskiego, no sprawiło mi to dużą przyjemność. Oczywiście moja zasługa, mówiąc szczerze, była może najmniejsza. Może to, co podkreślał dzisiaj nasz gość z Ameryki, samorząd nie przeszkadzał, a tam, gdzie mógł, to pomógł, ale że te kontakty organizacji z różnymi samorządami są różne. Tu stwierdzono, że warto podkreślić to, że samorząd Kamiennej Góry wspomagał te działania naszych tutaj i pana profesora Lubieńskiego, i pana Adamusa. I chyba te działania spowodowały, że doceniono wkład samorządu, bo ja to tak odbieram, to nie jest dla mnie wyróżnienie, ale naszego samorządu kamiennogórskiego. Stąd moja radość jest wielka i stąd wielka przyjemność, że mogłem w tej uroczystości uczestniczyć, a medal Paderewskiego traktuję jako rzeczywiście duże wyróżnienie i wielką satysfakcję. Bogdan, spodziewałeś się takiego wyróżnienia? No muszę powiedzieć szczerze, że nie. Jestem wzruszony i wzruszenie odbiera mi głos. To, co zaczęliśmy w roku 2008 osobą kapitana Józefa Sierocińskiego, przez wiele, wiele lat praca nasza dzisiaj dała takie efekty, że przyjechał przedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, osoba niezwykle zasłużona także dla tej organizacji, przyjechał nam tutaj podziękować osobiście, ale chcę tu podkreślić mocno, z pełną świadomością, że chcę użyć liczby mnogiej. To całe nasze miasto, ta nasza Kamienna Góra, my wszyscy, te przedszkola, gdzie jest praca edukacyjna tak pięknie prowadzona przez panie nauczycielki, szkoły podstawowe, klasy mundurowe, na każde zawołanie, na każde miejsce są przy kapitanie, przy jego mogile. I to właśnie jest najpiękniejsze, ta pamięć, którą przywracamy o tym niezwykle zasłużonym człowieku dla naszej niepodległości. Chcę to podkreślić, że to jest niezwykle dziś wiedza, którą posiadam. Z niej wynika, że to był człowiek no, zasłużony niezwykle.